No zobaczcie, tu niby słońce świeci, a tu mróz. O. Mróz był. Ja. A ja się przygotowuję do kawy z wróżką. Troszkę ściszę. Muzyka relaksująca. I słuchajcie, statyw, który jest sprytną konstrukcją statywową. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Powiem wam, że po tej gorączce całą noc mnie trzymało. Wzięłam, tylko się umyłam, ubrałam piżamę dzienną. Ale nie będę się stroić na tą kawę z wróżką, bo nie ma siły strojenia. Nic, a nic. No, także witam się z nami w kolejnym vlogu. Kawa trochę później, bo nie byłam w stanie wstać normalnie na 9:00. No i co? No i lecimy z programem, lecimy z programem. Gorączka gorączką, ale trzeba z domu wyjść, bo się owoce, warzywa skończyły. I jeszcze jadę po niespodziankę, ale to pewnie wam pokażę. I dzisiaj outfit dzwony, bo lubię. I taka bluzka, która jest trochę princeskowata tutaj. Ja mam tak z boku. Lubię tutaj, zakrywa, tu stoi, ukrywa, tu, tam, można tak trochę. Tutaj talia, tam nie talia. Szerokie rękawo dzwony. Jeszcze miałam taką jasną. Gdzieś ją zgubiłam. Ale, no i w każdym razie tak to wygląda. Makijaż w sumie. Jak oni to pokazują, te youtubery? Tak? I patrzą prosto i to działa. Makijaż w sumie też zrobiony. Ja trochę opalona, bo na słoneczku mogłam posiedzieć. No ale to tak. Wiadomo. No i zbieram się. Zakładam skarpetki, bo w ciapach chodzę. Zakładam skarpety i lecę. Jecho z samochodu. Stoję pod Biedronką. Jeszcze mam z 15 minut, bo zapomniałam, że ta dezynfekcja jest do 14:30. A nie będę dwa razy jeździła. Także tak to wygląda. Ludzi trochę też czeka w samochodach. No to się zapomina o takich rzeczach. Jakby coś, to by w krew weszło, ale na samym początku, no to wiadomo. No, a tutaj wiejska Biedronka. Ludzi dużo nie będzie, ale się wlizie, zakupy zrobi i tyle. Wszystkiego. Także takie ograniczenia. No, ale już wróżka w trasie. Chociaż kawałek, ale trasa zawsze jest. Tym. Biedroneczka. Nie wiem, co jeszcze kupić. Muszę się zastanowić. Tak sobie przelecę myślą po półkach i zobaczę. O, może jakieś dobrości też będą. Zobaczymy. Ale owoce przede wszystkim, bo dzisiaj był ostatni soczek z ostatnich owoców. No. Matko, matko, co się porobiło z fryzurą? Ale mniej ważne. Ważne jest, że wróciłam z Biedronki cała, chyba zdrowa. I pokażę wam food hall. Tak, no, food hall. Food hall najbardziej. O, sfokusowało się. Otóż, tak jak wam mówiłam, pomarańcze deserowe. Koci silikon niezbędny. Papier Queen wzięłam dużą rolkę i dwie małe. Zobaczymy, który jest bardziej chłonny, bo może być różnica. Dwa wafelki Estella. Dwie takie bułeczki. I dwie takie zwykłe bułeczki. Cytryna. Surówka z białej kapusty. Holenderskie na podgryzanie. Mnóstwo tych budyniów i kisielków. Ja lubię budyń śmietankowy, kisielek. Wafelki. Chusteczki uniwersalne. Dwie sztuki, jedna i drugie. Dlatego, że one są dobre, jak się tam zmywa coś, to naprawdę ładnie zmywają. Zapach kwiatowy, zapach jaśminowy. Dużo marchelki, czosnek, tu są maseczki i rękawiczki,
czosnek, worki. Dziunia tak, psikaj się. No pff, kot na stole. Za Dziunią jabłka, pomidory i woreczki na mrożenie różnych rzeczy, bo jak ktoś się za dużo gotuje, to można pomrozić i wsadzić do zamrażarnika. No, także dużo tego nie jest, ale jutro, teraz w radiu mówili, czekajcie, idę do Was. W radiu mówili, że mają być obostrzenia jeszcze jakieś kolejne. Ciekawe, co wymyślą, piorun wie. Z zakupami i z pracą. Co jeszcze można wymyśleć, nie wiem. No, czekamy do jutra. Zobaczymy. Zobaczcie, śnieg pada. Pada śnieg. Puszysty śnieg. A tam kawałek mojego garażu. Burdel jeszcze. Ale nieważne. Pada śnieg. Jak w białym śnie. Tarcie siły. Albo jesteś przyjacielem, albo wcale, albo się godzisz, albo do widzenia. Kropka. Nie, naprawdę wy nie wiecie, że proste rozwiązania są najprostsze. Że proste rozwiązania są po prostu najprostsze. No. Także w ten sposób tutaj. Prosto i skutecznie. A nie tam mędlić, przyciągać, kartę księżyca wchodzić, samemu mieć nadzieję, ktoś, żeby miał nadzieję. Nie. Proste rozwiązanie. Charlotte, nie czytaj głośno, proszę. Zapomniałam, że mam jeszcze bułkę, bo nie zjadłam całej. Więc zaraz będziemy szamać. Kot tutaj, a tu będzie powstawał zajzajer. Czyli... Cześć, kicia. Substancja... ostra pod tytułem na kaszel. Pająko, cebulowe. Dwie cebule w domu były. Sam raz na zajzajer. Naturalny syrop przeciwkaszlowy i uodparniający. Możesz być pewien, że ludzie będą się trzymać od ciebie 3 metry z daleka. Co najmniej. Tam. Pychotka. Ja kanapkę wcinam i asystuję dzielnie. A kot jeszcze dzielniej asystuje, proszę bardzo. Kot na krzesełku, asysta kocia. Dziunia. No. Krojonko, syrupowanko. Na kuchni się podgrzewa miód. Sobie się rozpuścił. A dzisiaj kupiłam czosnek na zajzajer. Taka była. A ja mogę zrobić bułeczki z czosnkiem. Mam te grzaneczki z czosnkiem. No właśnie, byłam z tym dobra. Nawet ładny czosnek. Wygląda uroczo. Pachnie jeszcze lepiej. Smakuje już nie tak fajnie, ale to nie działa. A teraz cytryna. Obieractwo. A tu już są pokrojone. Inne rzeczy. Będzie wróżba ze skórki z cytryny.
I teraz te wszystkie rzeczy, czyli cytrynkę, czosnek i zabłukę trzeba pokroić. I tak to nie będzie dobre, już się krzywię od tych zapachów. Olejki eteryczne cebuli zabijają wszystkie bakterie. Wygląda jak wino, to tylko cola. Czasem dobra na wszystko, szczególnie na trawienie. Frytka. No, nie wygląda jakoś imponująco, ale pachnie tak, że trzymam się z daleka. Właśnie. Jutro podobno mam to spijać. Trudno. No, nie jest tak źle. Outfit of the night. Gietry, kroksy, sweterek i ja. Idę spać.